Heidelbergu Roman Giertych, kiedy była rozmowa o wychowaniu dzieci, powiedział, że nie ma mowy. Byliśmy pierwszy raz po wojnie, a już odkąd powstała Unia Europejska, w dwóch wypadkach minister edukacji nie podpisał wspólnej rezolucji, bo odrzucono jego twierdzenie, że nigdy w szkole nie wolno wychowywać dziecka do rzeczy naruszających osobowość człowieka, do promocji homoseksualizmu, do związków homoseksualnych. Nigdy szkoła nie może w Europie, na kontynencie zbudowanym na chrześcijaństwie, podobnie piekielnych rzeczy uczyć. I druga, w Stambule, kiedy nie podpisał również rezolucji wspólnej na temat europejskiego podręcznika do historii, napisanego oczywiście przez Niemców. Jak Państwo nauczyciele wiedzą, każdy podręcznik bywa także na przestrzeni jednego przedmiotu dopuszczenia do kształcenia ma 30, nawet do 80 podręczników. Pozycji, które mogą być użyte w tym systemie, a podręcznik do historii zaprezentowany w Stambule miał zalecenie dla wszystkich państw Rady Europy do używania go w szkołach przy nauce historii. Roman Giertych nie podpisał oczywiście tego, a teraz powiem Państwu dlaczego. Ponieważ ten podręcznik miał, jak pamiętam, 7 rozdziałów. Pierwszy to był Wiosna Ludów, okres względnie do zaakceptowania przez wszystkich, ale następny czas wojen bałkańskich, a więc 1913, 12, 13, 14 gdzieś, to był już czas rosnącej dominacji Niemiec właśnie w tamtym obszarze. Wkrótce zresztą wybuchu z tego powodu I wojny światowej. Już nie ma I wojny światowej, jest tylko konferencja w Wersalu, nakładająca na pokrzywdzony naród niemiecki ciężkie reparacje wojenne, które doprowadziły gospodarkę niemiecką do zapaści. Później jest okres międzywojenny, nie istnieje. Nie było 1939 roku i żadnej II wojny światowej, proszę sobie wyobrazić. Natomiast jest rok 1945 i wypędzenia Niemiec. Ktoś wypędził Niemców nie wiadomo dlaczego z terenu dzisiejszej Polski. To było naprawdę. Ja tego nie wymyśliłem. Nie ma II wojny światowej. Są wypędzenia. Później nie było roku 56 w Polsce, 70, 76. Solidarności. Nie. Był upadek muru berlińskiego. Taki zakres wiedzy ujmuje, bo on wciąż jest. Polska jedyna go nie podpisała. Założę się, choć nigdy się nie zakładam, jak nie wiem, że wygra, ale ponieważ zawsze przegrywam, to się nigdy nie zakładam, że to podpisano, albo jeżeli nie, to za chwilę ktoś to podpisał.